Howdy towarzysze, cześć, tu Pysiek, a to kolejny odcinek z cyklu Futrzak edukuje. W dzisiejszym materiale opowiem wam, jak niejako dołączyć do fandomu Furry, jak stworzyć swoją pierwszą fursonę, czyli w zasadzie udzielę wam parę porad, no jak z tym wszystkim zacząć. Zapraszam. Po pierwsze, jeżeli chciałbyś dołączyć do fandomu, powinieneś stworzyć swoją fursonę. Fursona to nic innego jak odzwierciedlenie ciebie w świecie furry. Możesz ją zrobić taką, jak się żywnie podoba, lecz pamiętaj, by w jakimś stopniu była z tobą spójna. Pamiętaj, by twoja fursona posiadała pokrewne cechy wyglądu, cechy charakteru i by była z tobą w jakiś sposób złączona emocjonalnie. Zacznijmy od punktu pierwszego, czyli cech charakteru. Jak dobrze wiemy, są różne typy osobowości. Warto było wpierw wybrać, kim twoja postać powinna być. Czy czujesz się sangwinikiem, melancholikiem, cholerykiem czy też flegmatykiem, to już jest zależne od ciebie. Jeżeli na przykład jesteś w życiu cholerykiem, ale chciałbyś się tego pozbyć, polecam, byś utożsamił swoją fursonę z flegmatykiem. Jeżeli nauczysz się panować nad swoimi cechami charakteru, to będzie tu również przemiana emocjonalna w twoim życiu rzeczywistym. Więc zastanów się dokładnie, jakie postępowanie jest według ciebie słuszne i ubierz swoją fursonę w te cechy. Następnie fajnie by było, jakbyś narysował swoją fursonę, ale spokojnie, nie każdy ma do tego talent. Możesz równie dobrze poprosić kogoś, by cię narysował. Taki sposób pozyskiwania zewnętrznego wyglądu fursony jest nazywany requestem lub commissionem. Czym to się różni? Request polega na tym, iż prosisz, by dana osoba za darmo narysowała ci twoją postać. Commission natomiast to nic innego jak zapłacenie za wykonanie danego arta. Od ciebie zależy, czy chcesz poprosić kolegę czy koleżankę, albo zapłacić za profesjonalistę. Możesz też spróbować samemu coś na baz grać, co szczerze polecam. Jeżeli próbujesz samemu wykonać swoją pierwszą fursonę, polecam ci również użyć tak zwanego reference photos. Czyli w skrócie, wchodzisz w Google Grafika, patrzysz, jak ludzie rysują i próbujesz odwzorować swoją postać w danym stylu. O stylach w artach powiem kiedy indziej. Pamiętaj, że twoja pierwsza fursona nie musi być arcydziełem. Ja na przykład, gdy rysowałem Pyśka... A... nie. No jak widać, ważne, że się starasz, okej? Ucz się dalej rysować, ćwicz, może popatrz na jakieś tutoriale na YouTubie. No i spróbuj stworzyć coś świetnego. Pamiętaj, że wygląd zewnętrzny twojej fursony niejako powinien mieć coś wspólnego z twoim wyglądem zewnętrznym, w mniejszym lub większym stopniu. Zobaczcie na te dwie fursony. Jest to Cuffy Fox i Kacemi Halls. Obaj również są furtuberami i polecam zapoznać się z ich twórczością. Link w opisie. Ale o co mi chodzi? Ich fursony pokrywają się niejako z ich małymi cechami wyglądu zewnętrznego. Kacemi na przykład ma okulary i lekko kręcone włosy. Martinez natomiast... no sami widzicie podobieństwo, chyba nie mam co komentować. W moim przypadku moja fursona ma wspólnego ze mną tyle, że ma włosy mojego ulubionego koloru, czerwonego. Ma mój kolor oczu i w dodatku niekiedy charakterystyczny uśmiech w lewą stronę. Są to małe szczegóły, które niejako wpływają na ogólny wygląd i odbiór waszej fursony. Gdy już nadasz swojej fursonie cechy charakteru i zwizualizujesz ją w jakiś sposób, wypadałoby, byś spróbował napisać jej historię. Każda postać skąd się przecież bierze, prawda? Pamiętaj, że historia twojej postaci zależy od twojej wyobraźni. Powinieneś następnie wyobrazić sobie, czym się twoja fursona zajmuje i jaką ma pozycję w ogólnie społeczeństwie. Moja na przykład jest komandorem floty SSV Futropolis, czyli wielkiej łodzi, która płynie przez ocean i na tej łodzi, na tej arce, że tak to powiem, jest miasto z wami, moimi widzami, tak jak kreatywność. Pamiętaj, by ta historia właśnie jakoś się też odnosiła do ciebie, no jak widać, skoro ja mam jakiś tam fanbase, grupę fanów, no to po prostu umieszczę ich na galerze, niech pływają przez morze. Więc ja na przykład prowadzę kanał na YouTubie, no i na Discordzie, przez co wyobrażam sobie, że jestem, prawda, takim komandorem tej arki i utrzymuję tą całą społeczność w jednym miejscu, jak to taki dumny Captain America, prawda? Więc trochę wyobraźni, a zobaczysz, że twoja postać nabierze życia. Powiem ci również, gdzie możesz spotkać inne futra. Po pierwsze, powinieneś założyć konto na Telegramie. Telegram to tak jakby Messenger, tylko że dla furry. Na Telegramie jest masa grup futrzaków, do których możesz dołączyć, poczatować, powymieniać się artami itd. Ja osobiście zapraszam na moją
Pysiolandię, link w opisie. Dodatkowo dołącz do kilku serwerów na Discordzie, może Facebooku. Gdzieś poszperaj na internecie, gdzie się futra znajdują. Czasami wystarczy, że zapytasz po prostu kolegę z branży i znajdziesz fajną społeczność. Ja sam również posiadam na swoim Discordzie społeczność futrzakową. Link w opisie, albo na banerze kanału. By dołączyć do tej społeczności wystarczy wypełnić króciutki formularz na temat tego, czy naprawdę jesteś furry. A teraz opowiem ci, jak niejako odnaleźć się w całym tym fandomie. Musisz być przygotowany na to, że każdy z futrzaków może mieć inne zdanie, opinie na dany temat. Może być innej orientacji seksualnej lub też religii. Powinieneś zawsze uszanować ich zdanie i unikać kłótni na tak zwane tematy drażliwe. Akceptuj każdego takiego, jaki jest. Wzajemny szacunek i akceptacja to podstawy, na których budowany jest fandom. Polecam ci znaleźć grupkę ludzi, z którymi będziesz utrzymywał stały kontakt. Poznaj ich samych oraz ich słabe i mocne strony. Niekiedy również ich problemy i staraj się do nich służyć pomocną dłonią, gdy będą tego potrzebować, natomiast nie rób tego w sposób inwazyjny. Stwórzcie razem jedną, ściśle związaną emocjonalnie grupę. Kto wie, może wśród tej grupy znajdziesz kiedyś swoją drugą połówkę. A więc to tyle w dzisiejszym materiale. Jeżeli macie jakieś pytania, jest sekcja komentarzy na dole, z chęcią na nie poodpowiadam. Możecie też mnie również o coś zapytać na Discordzie. Nie bójcie się również pytać innych futrzaków o różne zdanie na dany temat. Ja byłem Pysiek i dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Widzimy się już w następnych. Pozdrawiam, pa pa!